O, widzieliście go? Mamo, mamo, spójrz! To Zorro. Ciekawe. Tak, to prawda, Carlos. Ta misja jest rzeczywiście wyjątkowa. Sierżancie Garcia, bardzo dobrze pamiętam ostatnie 3 misje specjalne i kilka posiłków, za które nie zapłaciłeś. Dlatego, sierżancie... A, tym razem to tajna misja specjalna. To wielki sekret, więc jakby co, to nawet mnie tu nie było. O, serio? Dołączę do kapitana. Właśnie wraca z Monterey. Wiezie armaty, których użyje przeciwko tłumaczom. Nie, armaty? O, tak. Dokładnie mówiąc, to 2 armaty, ale to tajemnica. O, no nie, Carlos! Nie możesz puścić dzielnego żołnierza jego wysokości z pustym żołądkiem! Właśnie, że mogę! Sierżancie, wyjdziesz dziś głodny i zapłacisz za swojego drinka, też w tajemnicy! No wiesz, niedługo będę miał dużo pieniędzy, bo zamierzam złapać Zorro! Zorro! Co? Co? Co się stało, Taina? Martwisz się? Nadciąga burza? Wyczuwam, że coś złego zbliża się do nas. To nie może być burza. Jest bardzo słonecznie. Taina, mogę popływać? Pewnie, że możesz. Hej! Trochę szacunku, rozrabiako. Wiedziałam, Don Diego, że potrafisz malować. Maluję go specjalnie dla ciebie, ale wszystko blednie przy największej sztuce, twoim gotowaniu. Dziękuję, Diego. Diego! Ines, co się stało? Bernardo słyszał, jak Garcia mówił, że Monasterio pojechał do Monterey po armaty. Co planuje zrobić? Zniszczyć wioskę Czumaszów. Ojcze! Powinieneś powiedzieć, że goście już tu są. Don Luis, Carmen, w końcu! Smakowite zapachy z kuchni były dla mnie torturą. Diego, ty namalowałeś ten pejzaż? Tak, to ja. Widzisz we mnie talent? Dostanę się do Królewskiej Akademii Sztuki. Malarz w rodzinie. Równie dobrze możemy mieć tancerza flamenko. Olej, olej! Oj, Diego tylko się z tobą drażni. To jego hobby. O, Carmen! To prezent od naszej trójki. O, Ines, to niesamowite. Prosto z Hiszpanii. Bardzo dziękuję. To śliczne. Jestem szczęśliwa. Dziękuję wam. Sierżancie, nie mogę wytrzymać z tymi muchami. Och, jestem głodny. Umieram. To okrutne jechać tak daleko z pustym żołądkiem. Auć! Chciałem tylko zabić muchę. Zaatakowała Gonzalesa. Cicho, Garcia. Będziesz pchał armatę. Ty też, kapralu. Przeprowadzimy test i sprawdzimy, czy nasza artyleria może zniszczyć wioskę Czumaszów. Armaty? Z Monterey? Nasza armia staje się grupą grasujących bandytów. Jeśli wszyscy nasi przyjaciele będą działać razem, zabierzemy im te armaty. Ojcze, proszę, bądź ostrożny. Masz rację, jeśli chodzi o Monasterio, ale to niebezpieczne. O, wiesz, gdybym była Don Diego de la Vega, chciałabym pokonać tych tyranów. Tak, pobiegłabym i zniszczyłabym armaty. Ines, wiesz przecież, że jestem przeciwko przemocy. Ja też jestem przeciwko, Diego, ale w tej sprawie macie rację. Błagam cię, ojcze, musicie być ostrożni, bo to bardzo ryzykowne. Wcale się nie boimy tego nieszczęsnego wojska, ani tego głupca Monasterio. Och, moje plecy. O, twoja stara rana. Wszystko w porządku. To nic. Oni z nami nie wygrają. Jej, imponujące. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, Mario, ale najwyższa pora, by dać temu Monasterio porządną lekcję. Idealne miejsce. Uwaga! Na mój rozkaz pierwsza armata ognia! Ajajajajaj! Druga armata ognia! Cisza, łamagi! Rozkoszuję się chwilą! Nie mogę się doczekać, by zobaczyć zniszczenia w tej brudnej, indyjskiej wiosce. Diego, nie zmieniłeś zdania? To zbyt niebezpieczne. Jesteśmy bezsilni wobec ognia armat. Proszę, żebyś nie jechał. Weź moją chustę, ojcze. Przyniesie ci szczęście. Moja droga, słodka mała Carmen, wracaj do domu i nie martw się. Ruszajmy! Dalej, szybko! Słyszałeś to? Brzmi okropnie. Chyba znowu słychać. To kapralu w brzuchu mi burczy. Ja i mój brzuch jesteśmy głodni. Cicho, bo cię usłyszy. Ale kto? Zorro. Myślę, że jest blisko. Wow. Jak ja się denerwuję. Atakować żołnierzy w ich wieku? I Diego, który zostawił ojca samego. Carmen, idź do domu. Oh, to czysta głupota. Wrócę tam i ich uratuję. Grillowane mięsa. Dużo fasoli. Gonzales. Moja głowa. Cisza! Obtaczane w czerwonym sosie chili. uda! Babciu! To Ines. O, to Ines! Patrzcie, Ines przyjechała! Słodka Ines, co cię sprowadza do nas o tej porze? Obawiam się, że to zły wiatr, babciu. O. Szybko, Tornado! Ja! I kurczak, nie, duży kogut. Albo smażone? Zorro! To zasadzka! Dzięki, nie zgadlibyśmy. Odczepić konie! Chronić ładunek! Jakie rozkazy, sierżancie? Wycofać! Nie! Naprzód! Nie czekać! Kto rzucił pochodnie? To nie Zorro? To on! A jeśli to nie on... No, przestańcie gadać i bierzcie ich! Tak jest! Tak, kapitanie! Wojsko! Atak! Ruszać się szybko! Dobrze uzbrojeni, ale spowolniliśmy ich. Odwrót! Żołnierze, formować atak! Bierzcie ich! Na pomocy! Na pomoc! O! Kim jesteście? Zastępujecie Zorro? Co? Nie, bo to ja jestem Zorro. Nie, nie. Zabawa z bronią jest bardzo niebezpieczna. Można się zranić. Potrzebujesz teraz wsparcia, przyjacielu? Nie znam tych jeźdźców, ale wykonali dobrą robotę. En garde, kapitanie. Ach, zgubiłeś szpadę. Bardzo mi przykro, ser. Już jadę, kapitanie! Głupek! Ciamajda! Nieudacznik! Przybywam, kapitanie! Trzymaj się! Mogę jeszcze trochę poczekać. Wieczór taki piękny. O, spadająca gwiazda. Wracaj! Brać ich! Zorro! Zorro, poddaj się! Oczywiście! Tam jest! Łapcie go! Nie pozwólcie mu uciec! Sierżancie Garcia! Teraz w szybce! Łapcie go! Kapralu! Tutaj! Brońcie armaty! Wydwaj! W tamtą? Podczas gdy ja z innymi w tamtą! Uformujcie szczypce! Tak, sierżancie! Zorro! Zorro! O! Dobrze, uciekł nam, co? Możemy wracać do pozostałych. Kapitanie! Szybko! Proszę! W tej chwili go aresztujcie! W tej chwili go aresztujcie! Łapcie go! Łapcie! O! Czy to Zorro zanurkował? Widziałeś? Nie jestem pewien, kapitanie. Nie miałem czasu, żeby się przyjrzeć. Nie, jestem tutaj. Nie powinieneś zabierać tych armat z Monterey. Będziesz tego żałować. No raczej ty. Sierżancie, za nim! Tylko żeby tym razem wam nie uciekł! Artyleria! Uzbroić armaty! Tak jest! Atak! Atak! Uwaga! Ładować! Atak! Atak! Na prawo, na prawo! Szybciej! Na lewo! Na lewo! Tornado, gotów? Celujcie w tego zamaskowanego człowieka! Ty też możesz zakryć twarz! Ognia! Buenas noches, kapitan! Ugaście to! Zaraz wybuchnie! Zatrzymajcie lawetę! Powtarzam, zatrzymać ją, gamonie! Tak, kapitanie! Gonzales! Ciekawe, jak to zrobił. Zamknij się, ciamajdo. Ty? Nie możemy tu zostać, seniorita. Rozpoznałem twojego ojca podczas walki. Uciekł. Wtedy zgubił to. A pozostali? Farmerzy? Don Alejandro? Nic im nie jest. W przeciwieństwie do kapitana Monasterio i jego armat. Ruszaj. Dotrzymam ci towarzystwa. Tutaj grasują bandyci. Jesteście bezpieczni. Adios! Kim jesteś? Lepiej, żebyś nie wiedziała. Sprytny lis zostaje w ukryciu, zwłaszcza w dzień. Jestem delikatna dla lisów. Chyba często słyszysz, że jesteś piękna. O! Niebawem znowu się spotkamy. Liczę na to. O! Rozstania są zawsze smutne, seniorita. Wersja polska na zlecenie Platformy NC+, Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Dołaz. Dźwięk i montaż Piotr Bielak. Szybciej! Muszę zabrać pieniądze do Monterey przed końcem tygodnia. Gubernator jest ci wdzięczny. Dobrze, następny. Może więcej uśmiechu. Kapitanie, płaciłem podatki miesiąc temu, a teraz zostało mi tylko 1 peso. Kto tu mówi o podatkach, de la Cruz? Te pieniądze to rodzaj dodatków do kosztów protokołu gubernatora w Monterey. Nawet Garcia płaci. Mam jednak rozwiązanie. Sprzedaj swoje bydło. Ale proszę poczekać. Nie ma żadnego ale. Sierżancie, zabrać go. Wedle rozkazu. Ruszaj. To, co robi Monasterio, jest skandalem. Jeszcze więcej pieniędzy na wystawne życie gubernatora. Im więcej dajemy, tym więcej wymaga. A ty, Don Diego, nic nie mówisz. Co o tym myślisz? Zawsze jestem potwornie znudzony, gdy słyszę o podatkach. Och, Diego, myślisz tylko o sobie. Gdyby był tu Zorro, broniłby zniewolonych farmerów i dał lekcję kapitanowi Monasterio. Stanąłby do walki. Ach, moja droga, słodka Carmen. Nie studiowałem sztuki i filozofii, by teraz załatwiać różne sprawy za pomocą pojedynków, na szpady. Ach. Pędź, Tornado! Tak dużo dni na końskim grzbiecie, a te wszystkie pyszne posiłki czekają na mnie w karczmie. Gdy gubernator w Monterey zobaczy te pieniądze, przekona się, że zebraliśmy z podatków znacznie więcej niż inne puebla w Kalifornii. I właśnie wtedy dostanę awans na pułkownika. A może wtedy ja dostanę awans na sierżanta? Kto wie? Och, życie na służbie. Nie zjadłem nawet kolacji. Słyszysz? To burczy mój biedny, głodny żołądek. O! Alarm! Zorro nas atakuje! To zwykła lawina kamienna, sierżancie. Musisz teraz umożliwić nam przejazd. A? Nie. To rozkaz, ty głupcze. Mamo, czemu ja? Witaj, sierżancie. To Zorro, kapitanie! On tu jest! Mówiłem! Schwytajcie go! Nie powinniście się tym bawić, to niebezpieczne. Sierżancie, kapitanie, kapralu, jesteście wspaniałymi ludźmi. Hej! Osłaniać wóz! Chronić złoto! Zbyt wolno, panowie. Gubernator nie potrzebuje tych pieniędzy. Bardziej przydadzą się tym, którzy przez was nie mogą wyżywić swoich rodzin. Dlatego wszystko wam zabieram. Inaczej... Zapłacisz mi za to! Garcia! Gonzales! Róbcie jak każę! Pośpieszcie się! Fajerwerki? Macie ochotę na zabawę? Nie dotykać! To sztuczne ognie na bal u gubernatora! Serio? Panowie, myślę, że to był już koniec. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Pędź, Tornado! Twórzcie szyk! Łapcie konie! Chcę mieć Zorro! Nie, na wielkie zamki Hiszpanii w tych workach jest prawdziwa fortuna. Dziękujemy ci, Zorro. Odwaliłeś za nas całą robotę. Hej, Larana! To doskonała okazja, żeby zdjąć jego maskę i zobaczyć, kim naprawdę jest. Spokojnie, koniku. W przeszłości byłem toradorem. Żaden koń mnie nie przestraszy. Ole! Muchas gracias, moi kochani! Szybko, zmywamy się! Dzięki, Tornado. Gdzie oni są? Zabrali złoto i uciekli jak bandyci. Złapmy ich. A? Hej, poczekajcie! Mam najmniejszego konia w całym garnizonie. Ci idioci pozacierali wszystkie ślady. Cóż, zajmę się tym później. Hea! Tak jak za dawnych dobrych czasów. Jedni głupcy zabierają, a drudzy oddają. Tak, jasne, szefie. Słuchajcie uważnie. Temu, kto sięgnie łapskami naszego łupu, obetnę uszy. Dobrze, szefie, dobrze. Zapewniam cię, Don Diego. Widziałem, jak Zorro kradnie pieniądze. Widziałem to na własne oczy. Tak jak was widzę teraz. To wstręciuch. Zorro? Nie bałeś się, sierżancie? Patrzcie, ja? Nigdy. Po prostu wyciągnąłem szpadę i zaciekle walczyłem. Już zaczynałem z nim wygrywać, a wtedy... wtedy wycofał się i zwyczajnie uciekł z łupem. O nie! Jaka szkoda! Zorro nigdy by tak nie zrobił. Zawsze był po naszej stronie. Zawsze uważałem, że jest sympatyczny, ale okradać biednych ludzi? Jak można tak nisko upaść? Cisza! Gdy gubernator przydziela mi misję, wypełniam ją od początku do końca. Chyba nie myśli pan, że zapłacimy drugi raz. Uważaliście go za mściciela, a Zorro was zdradził. Zwiększam nagrodę za jego głowę do 1000 pesos. O, brawo, niech go złapią. Musimy teraz zorganizować obławę, żeby wykurzyć Zorro z jego kryjówki. Jacyś ochotnicy? Ja też! Chodźmy, złapiemy go! Co zyska na tym Malapensa? Masz rację. To wszystko jest podejrzane. Dwaj ludzie zaatakowali Zorro. Duet. Wiesz, gdzie są ci dwaj, którzy pomagają Malapensie? Dentysta i Larana. Gdzie oni są? Don Diego, zrobisz nam zaszczyt, dołączając do nas? Nie mamy zbyt wielu odważnych. Właściwie mógłbym się przyłączyć, ale obława w nocy, kiedy Zorro grasuje? No dobrze, zrobię to. Poza tym trochę ćwiczeń dobrze mi zrobi. To w drogę, kapitanie. Zastanów się, Don Diego. Na twoim miejscu nie jechałbym. Obawiam się, że ja muszę. Och. Spotkajmy się wieczorem w haciendzie Malapensy. Ciekawe, co kombinują. Jaki niesamowity widok! Zachód słońca jest oszałamiający. Pośpiesz się, Don Diego! Wleczesz się! Gdybym był malarzem, namalowałbym to. Nie możemy tracić czasu z tym romantycznym caballero. Nie czekaj na mnie, Don Rodrigo! Później was dogonię. Ha! Dzięki, Zorro. Nie bój się, dentysta. Tu jest tak dużo pieniędzy, że Don Rodrigo nawet nie zauważy. Tak jest. Będziemy korzystać z życia. Jak gubernator. Ci oszuści siedzą w tym po uszy, bez wątpliwości. Racja, Bernardo. To oni mnie zaatakowali. To dziwne. Przed sekundą miałem wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Pewnie to jakieś zwierzę. Nie ma jakiegokolwiek śladu Zorro. Obława jest porażką. Kolejną porażką. Moja hacienda jest pół mili stąd, za wzgórzem. Zapraszam pana. Dziękuję pięknie. Wszyscy potrzebujemy trochę odpoczynku. No i trochę jedzenia i picia także. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy wam. Cześć, szefie. Jak dobrze, że już wróciliście. Bardzo dobrze. Kapitan Monasterio i jego ludzie są tu gośćmi. Garcia, kto pozwolił ci tu usiąść? Ser, tak, ser. Zaraz wracam. Idę do piwnicy po jakieś przekąski. Nie spuszczajcie ich z oczu. Pilnujcie ich. Jeszcze ostatni. Dalej, Bernardo. Hej! Don Rodrigo, jaka miła niespodzianka. Co ty robisz w moim domu? Musiałem wyrównać pewien rachunek, drogi Don Rodrigo. I nie mogę walczyć z przeciwnikiem, który nie ma broni. Engard! Nie martw się, szefie. Poradzimy sobie z nim. Proszę, proszę. Wszystkich przyjaciół można spotkać w twojej piwnicy. Nie róbcie hałasu, pajace. Kapitan Monasterio jest na górze. Bez problemu, szefie. Słyszeliśmy. Załatwimy to bez świadków i po cichu. Świetnie! Coś długo nie przychodzi z naszymi napojami. Można poprosić go jeszcze raz. Co to za hałas? Oj, moi drodzy, to dziwny sposób, by być cicho. Idę na górę. Zajmijcie się nim. Ma tu być absolutna cisza. Zrozumiano? Krzycz, jeśli musisz, ale po cichu. Doskonale. Chyba sobie radzicie. Ups, to była moja wina. Jakoś, Don Rodrigo, kiepsko wyglądasz. Jakbyś zobaczył diabła w ludzkiej skórze. Drobiazg, to biegające szczury. Bardzo, bardzo duże te szczury. Mógłbyś mi wytłumaczyć, co tu się stało? Nie mam pojęcia. Zorro! Chciałbym się dowiedzieć, co ten bandyta robi w twojej piwnicy. On chciał ukraść moje wino. Spójrz, tam jest dowód. Don Rodrigo, jeśli kłamstwo jest sztuką, jesteś mistrzem ugarstwa. Mogę wziąć prywatną lekcję? Wystarczy już! Posiekam cię na kawałki! Vanguard! Niezłe ruchy, kapitanie! Mam cię! Bardziej się postaraj! Smacznego, sierżancie! To specjalność zakładu. Poddaj się! Przestań! Oj! Złap mnie, jeśli chcesz! Bez paniki! Tylko pożyczam! Haha! Dzięki za szynkę. Chciałbym kontynuować tę fascynującą rozmowę z tobą, ale nie mam czasu. Czeka na mnie jeszcze jedno zadanie. Chodź szybko! Adios! Gonzales! Ty chrapiesz czy co? To Zorro! Nie pozwól mu uciec! Ser, tak ser! Dobra, chłopaki, ruszać się! Szybko! Banda gamoni! Aguilera i de la Cruz. Wszystko załatwione. Pędź, Tornado! Zorro oddał wszystkim pieniądze. Co? O, wsadzić do więzienia! Zaraz! Nie. Nasze więzienie jest za małe. Poza tym żołnierze nie chcą o tym słyszeć, odkąd Zorro oddał ich pieniądze. Moje też. Wspaniale, jak on to zrobił? Zrobię sobie zaraz małe święto. Garcia! Co? Stój! Puszczaj mnie! Tak! To jakiś koszmar. Muszę się obudzić. Kapitanie, to jest list do ciebie. Tu jest twoje imię i dopisane Z. Zorro i o tobie myśli. Jaki on miły. Nie jest wcale taki zły. Ha? Cudownie, nareszcie będziemy mieli z czego żyć. Oddał nasze pieniądze. Co? Oddał nasze pieniądze. Wersja polska na zlecenie Platformy NC+, Studio Paweł. Wiwat Zorro! Dialogia Czechowska. Reżyseria Dobrosława Bałazy.